prasowa przed meczem Star Mielec Olimpia Zambrów. Gościmy trenera zespołu stoi pana Janusza Białka i pomocnika Bartosza Nowaka. Panie trenerze, jesteśmy przed meczem z Zambrowem. Wiemy, że awansowaliśmy do pierwszej ligi, wiemy, że wygraliśmy drugą ligę. Teraz takie prestiżowe pojedynki o to, żeby tym liderem z tą dużą przewagą być do końca i być może zaliczyć te takie rekordowe 70 punktów. Jak w zespole wygląda mobilizacja i oczekiwania przed tym meczem z Zambrowem? No tak, na pewno chcemy wygrać te mecze do końca i rzeczywiście taki swój, przynajmniej wewnętrzny rekord ustanowić. Gra nam się teraz dobrze bez tej presji, bez tego powiedzmy momentu, gdzie tak jak widać drużyny nie dają rady. Myślę o ostatnim meczu Tychów, gdzie chcieli wygrać ten mecz tak jak my, zapewnić sobie awans, nie udało się, ta niepewność. My już od kilku kolejek gramy po to, żeby grać, wygrywać, grać jak najlepiej i w taki sam sposób podejdziemy do tego meczu z Zambrowem. Na pewno nie będzie to łatwy mecz, bo Zambrów walczy o utrzymanie w tej drugiej lidze. Na pewno będzie zmotywowany, na pewno będzie chciał liderowi udowodnić, że też potrafi grać w piłkę. No ale my do takich meczów jesteśmy przyzwyczajeni. Czekamy na każdy kolejny mecz i na pewno zrobimy wszystko, żeby zagrać jak najlepiej dla naszych kibiców, dla Was, żeby to wyglądało rzeczywiście fajnie i zakończyło się dobrym wynikiem. Panowie, przypinałem mikrofony do Pana Nowaka. Bartosz Nowak, pomocnik Stali Mielec. Bartku, czego spodziewać się po Waszej grze, po Waszym występie w sobotę w meczu z Zambrowem? Dlaczego warto przyjść na ten mecz? No na pewno będziemy chcieli, to jest ostatni mecz u siebie w tym sezonie i na pewno będziemy chcieli dobrze to zakończyć, tak? Tak jak było przez cały sezon, fajne wyniki, fajna atmosfera i na pewno będziemy chcieli to podtrzymać i pokazać, że potrafimy grać w piłkę, tak? Teraz już mamy cel osiągnięty, tak? I gramy tylko żeby dla kibiców, tak? Żeby jak najwięcej przychodziło i mogli się cieszyć razem z nami. Jak to u Was w zespole wyglądało? Oczekiwaliście, chcieliście ten cel już tak szybko osiągnąć, czy spodziewaliście się, że do ostatniego meczu jeszcze będzie walka? No, na pewno chcieliśmy jak najszybciej go osiągnąć, tak? Dlatego w każdym meczu, jak zawsze każdy mówił, graliśmy o 3 punkty i chcieliśmy, im szybciej było to możliwe, tym szybciej chcieliśmy to osiągnąć. No i fajnie, że się udało już na 3-4 kolejki przed końcem. I mówię, teraz możemy grać trochę, że tak powiem, luźniej i zobaczymy. Każdy może pokazać swoje umiejętności i zobaczymy.